Artur Sowiński po walce ciekawej, emocjonującej, no i po twarzy widać, że czasem bolesnej. Pierwsze kilka zdań na temat swojego rywala, bo tak co drugie słowo to na fy po angielsku mówi i to wcale nie chodzi o słowo, które mogłoby być miłe i sympatyczne, tylko raczej przekleństwo. Fantastyk. Nie, raczej to bardziej fuck i tak dalej. I to bardziej o sędzia chodzi. A no to ja nie podzielam jego pretensji, ponieważ w pierwszej rundzie uważam, że wygrałem pierwszą rundę. Znaczy, na spokojnie mi to trzeba jeszcze raz zobaczyć, ale na gorąco mogę powiedzieć, że stuprocentowo wygrałem pierwszą rundę, ponieważ w klinczu, jak doszedł do klinczu, próbował obalić. Ja wylądowałem w półgardzie, po czym była przerwa spowodowana jego tam rozcięciem rękawiczki. Czy coś takiego było? Pokontrolowałem troszkę z góry, potem przenieśliśmy się do stójki. Dostał kolana pod siatką, które go zamroczyły. I na samą końcówkę chyba on obalił. No, summa summarum 10-9 runda dla mnie. Druga runda, kurde, szczerze, to myślałem, że już, że tam przy tych kolanach pod siatką już zakończę, już tak nawet miałem taki przebłysk, że już jest koniec walki, już jest spoko. Ale no, przetrwał, twardy chłop. Przy Mawachu się poślizgnąłem, on zdobył przez to pozycję u góry, ale też gardy. Wcześniej ja miałem chyba boczną. A więc druga runda też na pewno dla mnie. Czyli jeżeli mamy 10-9 po dwóch rundach, to nawet jeżeli by trzecią wygrał 10-8, no to i tak jest remisowo, no a sędziowie nie dali 10-8. Tylko dali, dwóch dało 10-9 dla niego, no czyli zwycięstwo moje. Szczerze mówiąc, nawet się dziwię temu sędziemu, który dał 10, nie, jeden dał na jego korzyść. No to temu się dziwię, ponieważ on musiał w pierwszej bądź drugiej rundzie widzieć zwycięstwo Waso, co wydaje mi się, no, niemożliwe, ponieważ, no tak jak mówię, no w drugiej był tak zamroczony przy kolanach, że ja już myślałem naprawdę, że to koniec, a w pierwszej też nie mógł mu dać zwycięstwa, ponieważ nawet gdyby, nie wiem, jakieś tam obalenia liczyć, czy wymiany w stójce, no to w obaleniach był 1-1, a w stójce były moje kolana i moje Mawachy. Kurczę, no, a więc nie rozumiem żalu Waso. Przykro mnie. A jego reakcja w ogóle cię zaskoczyła tak już po pojedynku? No bo on myślał chyba, że wygrał tę walkę. Był wręcz chyba przekonany, tak jak się na niego popatrzyło. Znaczy, no, wszyscy, którzy byli przekonani, że on wygrał walkę, to polecam oceniać poszczególne rundy, a nie końcówkę starcia, bo jeżeli ktoś ocenia końcówkę starcia i to, że ktoś potrafi zrobić tam jeszcze 15 pompek, no to dobra, ale to nie na tym polega. Tutaj oceniamy poszczególne rundy, a to, że on tam z żalem pokazuje, jaki to nie jest zadowolony, no to jest taki showman, co zresztą widać na ważeniu i podczas walki, że on lubi taką zabawę, no i spoko, nie mam nic przeciwko, tylko tak jak mówię, ja nie podzielam jego żali. Ten pojedynek już podczas ważenia i troszkę wcześniej miał taki swój dodatkowy klimacik, a teraz jeszcze, tak jeszcze dodatkowo zyskał takiej atmosfery bardzo kontrowersyjnego. Myślisz, że co? Że jakiś rewanż ewentualnie? Kurde, no jeżeli ma naprawdę żale do mnie o tą walkę i do sędziów, spoko, możemy powtórzyć. Ja już jestem przyzwyczajony w KSW, że jak ktoś ze mną walczy, to walimy od razu replay. Spoko. Ja mam do siebie troszkę pretensje, bo rzeczywiście mogłem raz, że go wykończyć w drugiej rundzie, dwa, że w trzeciej mogłem przycisnąć i zamknąć mu buzię i by teraz nie płakał i nie krzyczał. To jest moja wina, że może teraz sobie robi ten swój teatrzyk. Chętnie za drugim razem już mu nie dam takiej szansy, ponieważ no, niepotrzebnie chłopak nakręca, niech sobie zobaczy i bez emocji oceni, bo ja dałem ciała, bo mogłem wygrać to zdecydowanie, mogłem wygrać lepiej. Wiem, że za drugim razem bym to zrobił lepiej, dlatego też jestem chętny na ten rewanż, ale on też nie ma absolutnie powodów do zadowolenia, bo jeżeli ktoś myśli, że spędził trzecią rundę będąc w gardzie i trochę pouderzał i za to należy mu się zwycięstwo, bo dodatkowo potrafi zrobić 15 pompek, no to sorry, no ale no, trzeba było te pompki robić przed ważeniem, to by może i wagę zrobił i kasy nie musiał mi dawać. I by było lepiej dla niego może. Cóż, dziękujemy bardzo w takim razie.
gratulujemy zwycięstwa w tej walce, bo zakończyła się twoim zwycięstwem. No to co, czekamy może na rewanż, rzeczywiście, niech on się wydarzy. No, inaczej, no, jestem otwarty na to, co KSW mi zaproponuje i tak dalej. Rewanż z Waso spoko, tylko no, chciałbym, żeby te walki kolejne dawały jakiś tam rozpęd w mojej karierze, a jeżeli włodarze KSW uznają, że ta, taka walka ma sens i daje datą coś mi, no to jak najbardziej zróbmy z was o rewanż. Obiecuję, że tym razem decyzji nie będzie już mi płakał, że kurczę, w Polsce nie potrafi wygrać, bo to jest śmieszne, naprawdę. No, jeżeli samo Silva ze Sturusem, no kurczę, to są tacy gadacze i to napędza bardzo niedobrą atmosferę, bo naprawdę ci sędziowie, którzy tam są, oni absolutnie nie patrzą na to, czy ktoś jest Polakiem, czy jest z zagranicy. Nikt nie będzie Polakowi sędziował na korzyść, ponieważ no, to jest ich robota. Jeżeli będą tak robić, no to tą robotę stracą i to jest normalne. A jeżeli właśnie przyjeżdża ktoś z zagranicy i tak napędza, to jeszcze polscy fani MMA bardzo lubią takie nakręcanie. No, to moim zdaniem to jest niesprawiedliwe wobec i tych sędziów, no i też wobec mnie samego też jest niesprawiedliwe, ponieważ jeszcze raz zaznaczę, wygrałem tą walkę moim zdaniem słusznie. Dziękujemy bardzo.